Tym razem ponownie czas na wspomnienie o jednym z największych i zarazem zapomnianych polskich naukowców i odkrywców. Do tej pory na kanale Ciekawostki i Inne Dziwy udostępniłem cztery odcinki z tej serii. Odcinki tamte poświęcone były takim postaciom jak Stefan Drzewiecki, który był pionierem w temacie konstrukcji i budowy łodzi podwodnych, sam zaprojektował pierwszy peryskop i dziesiątki systemów niezbędnych na łodziach podwodnych. Zajmował się również lotnictwem, i do dziś wykorzystywane są jego niektóre wzory i metody obliczeń. Kolejną postacią przedstawioną przeze mnie był Kazimierz Pruszyński, twórca pierwszej kamery, wyprzedził on słynnych braci Lumiere. Później mowa była o Janie Czochralskim, ojcu dzisiejszej elektroniki oraz o Janie Szczepaniku, który nazywany jest czasem polskim Edisonem. Jeżeli nie oglądałeś tamtych odcinków, a chciałbyś usłyszeć coś na temat tych polskich geniuszy? To zapraszam do obejrzenia właśnie wspomnianych filmików na YouTubie. W tym odcinku chciałbym przedstawić postać Kazimierza Funka. Urodził się on w 1884 roku. Był to polski biochemik, odkrywca witamin i twórca nauki o witaminach. A więc tak naprawdę nauki o roli witamin w organizmach. Dzięki licznym badaniom i osiągnięciom wniósł także istotny wkład w rozwój endokrynologii. Diabetologii i onkologii. Można powiedzieć, że popularyzował zdrowy styl życia, zanim stało się to modne. Urodził się on w Warszawie w rodzinie lekarskiej. Jego ojciec był dermatologiem, jednak poza tym zajmował się także badaniami klinicznymi, a swoje wyniki opublikował w kilkudziesięciu artykułach naukowych. Matka również była z wykształcenia lekarzem. Ale zrezygnowała z pracy zawodowej, żeby zająć się domem. Odkrycia bohatera dzisiejszego odcinka miały ogromny wpływ na dalszy rozwój medycyny, farmakologii, a także na współczesne poglądy dotyczące leczenia wielu chorób za pomocą dietoterapii. To m.in. dzięki niemu wiemy dziś, jak ogromny wpływ na nasze zdrowie ma odpowiednia dieta. Dlatego uważam, że jest to bardzo ważna osoba. I więcej ludzi powinno się o jego odkryciach dowiedzieć. Każdy z nas słyszał o witaminach, a tylko nieliczni mają świadomość, że do ich odkrycia przyczynił się właśnie polski biochemik Kazimierz Funk. I to właśnie on wprowadził do języka powszechnego określenie witaminy. Kazimierz Funk w początkowym okresie przyjmował prywatną edukację, ale potem został zapisany do jednego z warszawskich gimnazjów, w którym to zdał maturę w 1900 roku. Mając 16 lat. Następnie swoją edukację kontynuował na uniwersytecie w Genewie w Szwajcarii, studiował tam biologię, a później chemię na uniwersytecie w Bernie. Naukowy stopień doktora uzyskał mając zaledwie 20 lat. Gdy przebywał w Bernie, Fung współpracował blisko z najwybitniejszymi naukowcami tamtych czasów. Teraz krótko powiem o działalności i jego osiągnięciach przed odkryciem jeszcze witamin. I tak w latach 1904-1906 pracował w Instytucie Pastera w Paryżu, gdzie badał pierwiastki śladowe u ludzi, które do tej pory chemicy uznawali za zanieczyszczenie, a przez biologów takich jak Funk uznawane były jako składnik niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Zajmował się on tam również kilkoma innymi tematami. W 1906 roku przeprowadził się do Berlina gdzie przyjął bezpłatną posadę w laboratorium Emila Fischera, który był pionierem badań z zakresu chemii organicznej. Z asystentem Fischera, Emilem Abderhadlenem, Fung zajmował się metabolizmem białka i analizą aminokwasów, zwłaszcza strukturą cysteiny i alaniny. W kolejnym roku rozpoczął pracę jako biochemik w szpitalu w Wiesbaden. Fung był przekonany, że w żywności znajdują się dwa rodzaje składników – Jedne, które sprzyjają rozwojowi guza nowotworowego, a inne, które blokują ten proces. Podczas pracy w szpitalu opracował metodę oznaczania parametrów biochemicznych krwi, prowadził też badania nad metabolizmem kwasu moczowego. Funk przedstawił, że karmienie psów dietami zawierającymi oczyszczone białka roślinne w efekcie prowadzi do zahamowania wzrostu karmionych właśnie w ten sposób zwierząt. A gdy do diety dodamy chociaż niewielką ilość koniny lub Koniny i mleka w proszku, to można odwrócić właśnie ten efekt. Dzięki tym obserwacjom stworzył teorię, według której w pożywieniu znajduje się jeszcze coś poza białkami, tłuszczami, węglowodonami czy składnikami mineralnymi. Substancje, których istnieje zaproponował, miały być niezbędne do prawidłowego wzrostu i rozwoju organizmu. Jednak Funk nie miał możliwości kontynuowania tych badań. W XIX wieku Choroby takie jak szkorbut, krzywica czy beri-beri były dosyć powszechne w ówczesnych społeczeństwach. Beriberi w rejonach tropikalnych było sporym zagrożeniem zdrowotnym. W rejonach tych ludzie żywili się w znacznym stopniu produktami bogatymi w skrobia, takie jak ryż, sago czy tapioka. Choroba ta okazała się być śmiertelna. Rozprzestrzeniała się głównie wśród wojska, marynarzy, więźniów czy pacjentów szpitali i ludzi w przytułkach. Ryż był oczyszczany, ponieważ tzw. niełuskany, czyli ryż brązowy, bardzo szybko psuł się w warunkach tropikalnych, i ludzie przyzwyczajeni do jedzenia oczyszczonego ryżu uważali ten niełuskany za niesmaczny. Niektóre kraje kolonialne, w tym Holandia, rozpoczęły poszukiwania sposobów walki z chorobą. Na przykład jeden z holenderskich badaczy uznał, że powodem choroby jest bakteria. I problem powinna rozwiązać dezynfekcja. Identyfikacją bakterii miał kierować asystent naukowca Christiana Eichmana, późniejszego noblisty. Przeprowadzał eksperymenty na kurczakach. Po jakimś czasie zaobserwował u nich podobne objawy, jakie mieli właśnie chorujący na beriberi beri ludzie. Szkopuł w tym, że objawy te miały zwierzęta, które miały być zarażone wirusem, jak i te, które nie były zarażone właśnie z próby kontrolnej. Po przypadkowej zmianie diety objawy minęły, a Eichmann wysunął wnioski, że przyczyną beriberi są mikroorganizmy znajdujące się w jelitach, mające konwertować nieznany składnik ryżu w toksyczny związek wchłaniany do krążenia, a antidotum to miałoby właśnie być, znajdować się tak naprawdę w zewnętrznej łusce ryżu, czyli w tych otrębach. W późniejszym czasie jego asystent wykazał, że nieoczyszczony ryż traci swoje właściwości zapobiegania beriberi po poddaniu działaniom niekorzy na niekorzystne czynniki, takie jak np. wysoka temperatura. Stwierdził też, że zapalenie wielonerwowe u ptactwa oraz beriberi u ludzi są wywołane niedoborem w diecie jakiejś niezbędnej substancji. Środowiska naukowe, jak to jest i w naszych czasach, bardzo, chętnie, bardzo niechętnie zmieniają swoje poglądy. Niestety, tak jak już zauważyliście w moich filmikach, środowiska te często stanowią beton nie do przebicia. Nieważne, czy jest to archeologia, astronomia, fizyka czy inne dziedziny nauki. Często nowe teorie zaprzeczają naukom i pracom innych naukowców, którzy poświęcili im wiele lat swojego życia. Stąd niechętnie porzucają swoje ugruntowane poglądy. Tak oczywiście było i w tym przypadku. Powszechnie uważano, że przyczyną chorób są drobne ustroje, dlatego opóźniło to podjęcie skutecznych działań i zamiast powrócić do nieoczyszczonego ryżu, to siły kierowane były na poszukiwanie lekarstwa. Chcieli wyizolować odpowiednie substancje z łupin ryżu i podawać, i podawać je ludziom jako lekarstwo. Wspomnianym wcześniej asystentem późniejszego noblisty Eichmana był William Bradon. W 1910 roku zapoznał się on z funkiem i podzielił ze swoimi obserwacjami i przypuszczeniami, jeżeli chodzi o powstawanie tej choroby. Tak jak wspominałem, Brytyjczyk przypuszczał, że choroba ta jest wywołana przez niedobór jakiegoś aminokwasu w ziarnach ryżu. Aminokwas ten miałby być utracony w procesie oczyszczania ziaren. Zachęcił Polaka do podjęcia tego tematu i kontynuowania właśnie badań. Funk szybko odrzucił hipotezę Martina i uznał, że choroba wywoływana jest przez brak ważnej substancji, która jest prostym związkiem zawierającym azot. W 1911 roku udało się Funkowi wyizolować z otrąb ryżowych Substancję, która przeciwdziałała właśnie występowaniu objawów choroby. Postanowił nazwać tę substancję witamina. Z baciny vita to znaczy życie, ponieważ miała duży wpływ na życie i była do tego właśnie niezbędna. A aminę to związek zawierający azot. Tak więc, związek zawierający azot, który właśnie jest niezbędny do życia. Witamina. Niestety, jego ówczesne kierownictwo Instytutu Listera Nazwy tej nie zaakceptowało, przez co w jego pracach z 1911 roku słowo to nie pojawiło się ani razu. Dziś jest ona znana pod nazwą witaminy B1, funk był świadomy, że jest to część całej grupy składników odpowiadających za prawidłowe funkcjonowanie organizmu, dlatego kontynuował swoje badania i dzięki temu odkrył witaminę B3 oraz rozszerzył wiedzę na temat witaminy A i D. W późniejszym okresie. Kierownik Wydziału Bakteriologicznego w Królewskim Instytucie Zdrowia Publicznego w Londynie Ludwik Reichman namówił Funka do publikacji pracy w czasopiśmie, w którym Reichman był jednym z wydawców. Nie wymagało to wtedy już akceptacji Instytutu Listera i dzięki temu w kolejnym roku, czyli w 1912 po raz pierwszy użył określenia witamina w opublikowanej pracy. Praca ta nie była poświęcona jedynie historii odkrycia i izolacji witaminy, która przeciwdziałała Berry. ale Funk opisał tam również omówienie, omówił tam właśnie również ogromną rolę innych, dotychczas, dotychczas poznanych substancji o charakterze witamin, które były, jakby wydawały się być niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. We wnioskach napisał o bardzo ważnej roli, jaką ma prawidłowo zbilansowana dieta na zdrowie organizmów żywych. I o możliwości zapadania na różne choroby związane właśnie z niedoborami tego typu witamin. Fółkowi nie było łatwo przekonać ówczesne kręgi naukowe do zaproponowanej przez siebie nazwy. Nie było im łatwo zaakceptować tak dużego wpływu niedoborów witaminowych w diecie na rozwój chorób. Tak jak wspominałem, wtedy powszechnie uważano, że to drobne lub substancje toksyczne, które one produkują. Wywołują właśnie choroby, a teoria Polaka była rewolucyjna i przewracała do góry nogami ówczesne poglądy. Badacze żyjący w tamtych czasach proponowali różne alternatywne nazwy, takie jak nutramina czy hormon pokarmowy. W późniejszym czasie badania przeprowadzone nad innymi witaminami, opisanymi przez funka, pokazały, że nie wszystkie one były aminami, z tego, z tego powodu stwierdzono, że w takiej sytuacji nazwa ta wprowadza ludzi w błąd. Brytyjski biochemik Jack Drummond wysunął propozycję pozbycia się ostatniej litery z nazwy, z angielskiego słowa witamine, czyli tej literki E. I dzięki temu uzyskalibyśmy słowo "vitamin". I jako, że substancjom neutralnym zezwalano właśnie na nadawanie nazwy z końcówką in, nazwa ta wtedy mogłaby być zaakceptowana przez Londyńskie Towarzystwo Chemiczne. Drummond zaproponował też żeby tymczasowo substancje te określić według kolejności alfabetycznej, np. witamin A, witamin B, witamin C itd., nieliczni naukowcy, w tym sam Funk chcieli jednak pozostać przy pierwotnej zaproponowanej nazwie witaminy. Gorąca debata towarzyszyła również stwierdzeniu, kto był autorem określenia witamin. Debata odbywała się m.in. na łamach najbardziej prestiżowych czasopis naukowych tamtych czasów. Funk Cały czas dowodził swojej roli w odkryciu. W ostateczności zaakceptowano nazwę zaproponowaną przez Polaka Funka i zmodyfikowano ją przez Durmonda, czyli ostatecznie powstało słowo witamin w języku angielskim no i po polsku przez, jako oczywiście znane do tej pory, witamina. Polski naukowiec wiedział, że jego odkrycie z 1911 roku było wielkim krokiem do powstania nowej dziedziny naukowej dotyczącej żywienia. Był przekonany, że późniejsze dokładniejsze badania umożliwią znaczny postęp tej dziedziny. Obecnie uważa się, że odkrycie witamin było największym osiągnięciem badań prowadzonych w zakresie żywienia i było przełomem, który zmienił świat. W dalszym etapie swojej kariery Kazimierz Funk poszukiwał innych źródeł witamin niż ryż, które mogłyby zapobiegać beri Znalazł ją w takich produktach jak drożdże, bakterie, mleko publikował wiele prac, przedstawiając w nich postępy swoich prac. Podobnie oczywiście czynili inni naukowcy, którzy podopali temat. Funk pracował w Instytucie Listera do 1915 roku, ale był tam znacznie ograniczany i nie panowała tam atmosfera, która sprzyjała prowadzeniu przez niego swoich badań. Dodatkowo podważano rzetelność właśnie prowadzonych przez niego badań. W 1914 roku jedno z niemieckich wydawnictw Decydowało się wydać książkę Funka pod tytułem Vitamine. Książka ta skierowana była do lekarzy, ale w wyniku dużego powszechnego zainteresowania przetłumaczono ją na kilkanaście języków po I wojnie światowej. W kolejnym roku wyjechał z żoną do Ameryki, jednak okazało się, że jego nowe laboratorium nie spełniało podstawowych wymogów, które umożliwiłyby mu dalszą pracę nad swoimi odkryciami. Teraz jeszcze krótko na temat osiągnięć Polaka, już po odkryciu witamin. Otrzymał on prestiżowe, prestiżowe stypendium i nadano mu stopień doktora nauk ścisłych na Uniwersytecie Cambridge. Nasz uczony przyłożył również rękę do rozwiązania problemu epidemii syfilizmu w USA. Sprowadzany wtedy właśnie z Niemiec lek Arsen nie był skuteczny, a do tego jego import z Niemiec powstrzymał właśnie wybuch I wojny światowej. Funk ulepszył to lekarstwo. Dzięki czemu mogły być wydalane z moczem i nie powodowało tak wielu efektów ubocznych. Funk pracował również nad takimi substancjami i związkami jak benzonaftol, czyli substancja przeciwbiegunkowa, atofan, czyli adrenalina. We współpracy z Harem Dubinem opracował pierwszy koncentrat witaminowy z wątroby dorsza. Na rynek amerykański trafiły wtedy tabletki z witaminą A i D. W kręgu zainteresowań naszego biochemika były także hormony. Jego badania przyczyniły się do rozpoczęcia produkcji syntetycznej adrenaliny. Prowadził też badania dotyczące wpływu witamin i aminokwasów na wzrost drożdży i bakterii. W kolejnym okresie swojego życia, w 1923 roku, wrócił, wrócił do odrodzonej Polski. W następnym roku Zapoczątkował produkcję insuliny z czustki bydlęcej. W tym celu był zmuszony kupić za swoje pieniądze niezbędną aparaturę i odczynniki. Jako pierwszy próbował podawać insulinę ustnie. Polska stała się wtedy trzecim na świecie producentem insuliny, zaraz po Danii i Wielkiej Brytanii. Niestety pan Kazimierz musiał podróżować po kraju, żeby zdobyć nową aparaturę umożliwiającą zwiększenie produkcji. Podróżując po kraju. Zachorował poważnie na zapalenie płuc. Interweniowały wtedy polskie władze, przekazując mu lepiej wyposażone laboratorium, jednak niestety notacje finansowe wciąż były zbyt małe. Poza badaniami i propagowaniem wiedzy na temat insuliny, zajmował się też badaniem witamin, głównie z grupy B, ale także badaniem nad białkami, kwasem nikotynowym, hormonami i enzymami trawiennymi. Po czteroletnim pobycie w Polsce jego kontrakt wygasł i postanowił wyjechać z kraju. Po jakimś czasie zrezygnował z wykonywanych prac za granicą i pozyskał granty umożliwiające mu wybudowanie własnego laboratorium w Paryżu. W stolicy Francji przebywał niemal 12 lat i podejmował m.in. takie tematy jak sprawdzanie różnic w strukturze chemicznej męskich i żeńskich hormonów płciowych, czy wpływu wieku na ich stężenie w płynach w ciele człowieka. Co nie znaczy oczywiście, że zaprzestał badań nad insuliną. Funk razem z innym Polakiem, biochemikiem Arturem Lewon, jako pierwsi stwierdzili, że substancje skuteczne w leczeniu niedokrwistości nie znajdują się tylko w wątrobie, ale też i w drożdżach. Pomógł amerykańskiej firmie farmaceutycznej Russell Company opracować ekstrakt wątrobowy, który był skuteczny w leczeniu anemii złośliwej wywoływanej niedoborem witaminy B12. Po wybuchu II wojny światowej ponownie przeprowadził się z rodziną do Ameryki, gdzie ponownie współpracował z Harowem nad insuliną i innymi hormonami. W 1946 roku wrócił do pracy na, na pełen etat w amerykańskiej firmie Vitamin Corporation. Zajmował się tam opracowaniem teorii dotyczącej wspólnego oddziaływania w organizmie witamin i innych składników pożywienia, w tym składników mineralnych. W USA stał się doradcą wielu instytucji w różnych dziedzinach biochemii. W latach 50. XX wieku zajmował się przyczyną chorób nowotworowych i związkiem ich powstawania z niedoborem witamin w pożywieniu oraz chorobą żodową. Muszę jeszcze dodać, że Kazimierz Funk nominowany był do Nagrody Nobla czterokrotnie w dziedzinie fizjologii i medycyny w 1914 roku i w 1925 roku, a także w dziedzinie chemii w 1926 roku i 1946. Niestety, ani razu nie oznaczono go tą nagrodą. W 1914 i 1920 roku, byli oni nominowani razem z Christianem Eichmannem. Ale tak jak mówiłem, nagrody wtedy nie zdobyli. Dopiero w 1929 roku, Eichmann dostał Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny za odkrycie witaminy hamującej zapalenie nerwów. Innym laureatem za odkrycia w tej dziedzinie był angielski biochemik Frederick Hopkins za odkrycie witamin stymulujących wzrost. Ciekawostką jest to, że uzasadniając wybór zwycięzcy, zarówno w przypadku Eichmanna jak i Hopkinsa, komisja przyznająca nagrody użyła określenia wymyślonego przez Funka, czyli witaminy. W 1929 roku podczas wręczania nagrody wspomniano o Funku jako twórcy właśnie tego określenia, i postawiono go w gronie uczonych, którzy, by, którzy byli twórcami tej dziedziny nauki. Sam Funk chyba zrozumiał, że nie jest łatwe wybranie tylko jednej osoby i uznanie jej jako ojca wszystkich witamin. Można to wywnioskować z artykułu, który opublikował w 1926 roku w czasopiśmie Science. Kazimierz Funk, Funk stwierdził wtedy i, po, i napisał: Biorąc pod uwagę okoliczności odkrycia witamin, nie ma jednej osoby, która zasługiwałaby na to wyróżnienie. Z tezą tą zgodził się Hopkins i przyznał też, że Funk otrzymał za mało uznania za swoją pracę nad witaminami. Tu koniec cytatu. Podsumowując, Kazimierz Funk był to wszechstronny naukowiec, biochemik, stworzył podwaliny współczesnej nauki o żywieniu. Uważał, że dzięki zbilansowanej i zróżnicowanej diecie i dzięki spożywaniu produktów prostych i naturalnych, w połączeniu z aktywnością fizyczną na świeżym powietrzu, możemy zapewnić sobie dobre zabezpieczenie przed różnymi chorobami. Śmiało można stwierdzić, że zmienił oblicze medycyny. Poprzez swoje osiągnięcia naukowe pomógł zwalczyć powszechnie w tamtych czasach choroby i tym samym uratować wielu ludzi. W tym odcinku jest już to wszystko. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam do obejrzenia następnych kolejnych odcinków na kanale. Dziękuję od razu też za wszystkie komentarze, które zostawiacie, i za wszystkie lajki. Dzięki, do usłyszenia.